Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. Witam was, bracia i siostry, w tę trzecią niedzielę wielkanocną. Wielu z nas jest kibicami. I wspomnijmy tę radość, kiedy nasza ulubiona drużyna wygrywała. Przypomnijmy sobie również smutek, który towarzyszył, kiedy chociażby reprezentacja Polski przegrywała. Dzisiaj bym powiedział, że apostołowie i uczniowie Jezusa też byli kibicami. Kibicami właśnie nauczyciela, mistrza, rabiego. Kibicowali Jezusowi, kiedy była walka Jezus kontra szatan, Jezus kontra choroby, Jezus kontra głód, Jezus kontra śmierć. Zobaczmy w Ewangelii, tyle razy Jezus wygrywał. Także coraz więcej fanów, kibiców przychodziło na te spotkania. Ale jedna przegrana, kiedy Jezus został ukrzyżowany, a co przepięknie pokazuje obraz w kościele świętego Franciszka. Prowizoryczna przegrana Jezusa, ale konsekwencje miała bardzo wielkie. I zobaczmy dzisiejszą Ewangelię. Uczniowie byli w takim wielkim smutku, w takiej rozpaczy, że nie zobaczyli, kim jest ten towarzysz, który dołączył się do nich podczas drogi. Mimo że wyjaśniał im pisma, jak to ewangelista Łukasz bardzo fajnie napisał, wszystko, dosłownie wszystko, co w pismach tyczyło się Jego. Zobaczmy potęgę smutku. Zamyka nas. Działanie złego to jest, żebyśmy zamknęli się na Pana Boga, potem na drugiego człowieka, na najbliższych, a potem na samego siebie. I potem niektóre osoby, no niestety, popełniają samobójstwo. Ale koniec mówienia o smutku, troszeczkę przejdźmy do radości. Wielkanoc, z jaką radością mówiliśmy, że Chrystus zmartwychwstał i odpowiadaliśmy, prawdziwie zmartwychwstał. Dzisiaj po naszym zachowaniu, po naszym smutku, rozpaczy, myślę, żebyśmy na słowa Chrystus zmartwychwstał odpowiadali i co dalej. Właśnie te 50 dni, aż do zesłania Ducha Świętego, powinno nas ładować tą radością. Tak jak mamy telefon. Przez pewien czas się ładuje, żeby potem bateria pozwalała funkcjonować telefonowi, żebyśmy mogli dzwonić, SMS-ować, siedzieć na Facebooku, na YouTubie, kontaktować się z drugim człowiekiem, czy nawet grać. I później telefon się rozładowywuje, znowu go podłączamy i znowu mamy. Bo zobaczmy, w Adwencie, jak pięknie potrafimy przygotowywać się do Bożego Narodzenia, przeżywać radośnie ten czas. Święta Bożego Narodzenia, ile radości w nas jest przez cały czas, przez cały okres Bożego Narodzenia. Jak pięknie potrafimy przeżywać czas Wielkiego Postu, jak pięknie się umartwiamy. Przychodzi Wielkanoc, jest wow, boom. I na drugi dzień już to gdzieś wszystko zanika. A z dnia na dzień jest coraz gorzej. A to ma trwać dalej, właśnie ładowanie tych naszych baterii. Jak to zrobić? Przecież nawet ci dwaj uczniowie, którzy szli z Jezusem, słuchali Jego nauk, to dalej byli smutni. Dużo możemy wiedzieć o Bogu, Jego miłości. Możemy czytać o Panu Bogu, chociażby Pismo Święte, jakieś lektury duchowe. Możemy godzinami spędzać czas na modlitwach, chodzić na mszę świętą i dalej być smutnymi. I będziemy smutnymi, jeżeli te wszystkie nasze praktyki będą tylko rytualizmem, naszą uczynkami pobożności, a nie będzie w tym naszego serca. Bohaterowie dzisiejszej Ewangelii, kiedy rozpoznali Jezusa, tu zniknął strach i smutek. Wrócili do swoich towarzyszy i tam była jeszcze większa radość, kiedy usłyszeli, że oni również spotkali Jezusa. Rozpoznali Go po łamaniu chleba,
A po czym my dzisiaj możemy rozpoznać Jezusa? Myślę, że o czym jest cała Ewangelia. Po miłości. Każde dobro, nawet to trudne, jest objawem, że Bóg jest z nami, że Bóg nas kocha. Samo imię Emanuel, dosłownie Bóg z nami. Myślę, że wielu z nas, jak nie wszyscy oczywiście, chcielibyśmy bardziej pomagać, jeszcze bardziej. Ale może stan zdrowia nie pozwala, może trzeba zająć się rodziną i też nie możemy chociażby pójść jako wolontariusze do szpitala i tam pomagać. Myślę, że jest dużo takich wymówek, które są dobre, bo trzeba też dbać o siebie. Ale tutaj rodzi mi się pytanie, jak ja mogę pomóc? I to pytanie, powiem szczerze, nurtuje mnie od niedawnego czasu, od kilku dni. Kiedy przyjaciel, który jest od niedawna youtuberem, gdzie jego kanał nosi nazwę Jak nie być zombie, poprosił mnie, bym przesłał mu jakiś obraz, który oznacza mój kościół. Może to być dosłowny obraz, albo ten, który tylko oznacza. No, przysłałem mu 5 obrazów. Zobaczymy, jak to wykorzysta. I jeden z nich to jest opis z Dziejów Apostolskich, który słyszeliśmy w zeszłą niedzielę. A pozwolę sobie przytoczyć ten fragment. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie na świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Myślę, że to jest droga radości. Oczywiście nie spożywanie posiłków, jak to było we fragmencie, chociaż jak człowiek się naje, to jest weselszy. Ale to, że przebywali razem, wszystko mieli wspólne. Czy to w dwie osoby, w parze, czy też w większej grupie. Bo zawsze, gdzie dwóch albo trzech się gromadzi w imię moje, ja jestem. Czytamy te słowa w Ewangelii. W Jezusie, czyli w radości i szczęściu. I tego wam życzę, bracia i siostry. Właśnie tej radości bycia we wspólnocie, chociaż byłaby to mała wspólnota, zwłaszcza ze wspólnoty rodzinnej. Niech strach i smutek odejdzie, a zagości pokój Chrystusowy, który rozpędza te wszystkie smutki. Niech zagości pokój Chrystusowy z poznania właśnie Jego, zbudowania relacji z Nim. Nie jako niewolnik, ale przyjaciel, bo sam Jezus powiedział: nie nazywam was sługami, ale moimi dziećmi, coś takiego. Nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazywam was przyjaciółmi. Bo On potężny jest w mocy swej i króluje nad nami dziś. Bo On z nieba rządzi w mocy, mądrości, miłości swej. Bądźmy więc kibicami Jezusa, trzymajmy się razem, bo On nawet gdy prowizorycznie przegrywa, ostatecznie za każdym razem wygrywa. I mam jeszcze takie dwie malutkie prośby, bracia i siostry, do was. Pierwsza z nich, tak byście mogli w komentarzach pisać o swoich obrazach Kościoła, jak wy dzisiaj spoglądacie Kościół, żebym miał też co medytować, co rozważać. I druga prośba. Może ktoś z was ma pomysł, jak my jako wspólnota, ale też ja jako ksiądz, możemy pomagać. Bo chcę być z wami, bracia i siostry, bo powiem szczerze, już trochę za wami się stęskniłem. Amen.